Kira obudziła się jak zwykle o siódmej rano, nawet nie musiała nastawiać budzika, organizm sam wiedział, kiedy pora wstać. W sypialni panowała cisza, tylko delikatne pochrapywanie Olega, śpiącego obok, ją zakłócało. Kira ostrożnie wyślizgnęła się z łóżka, starając się nie obudzić męża. Zrobiwszy kilka kroków, słodko się przeciągnęła, czując przyjemną ciężkość w ciele po wczorajszym, pełnym twórczej pracy dniu. Zakończyła malowanie pokoju dziecięcego w delikatnych pastelowych tonach, a klienci, młoda rodzina o średnich dochodach, byli zachwyceni. Dziękujemy bardzo, nasza córeczka teraz myśli, że mieszka w bajkowym świecie, powiedziała klientka inna. Ależ proszę, nie ma za co. Niech moja praca przyniesie waszej córeczce radość, spokój i przytulność odpowiedziała z uśmiechem Kira. To dodawało jej sił, pewności siebie, mimo ciągłych wątpliwości i drwin ze strony niektórych bliskich osób. Przede wszystkim dotyczyło to Olega, męża, średniej klasy biznesmena, który całe życie dążył do stabilności i tradycyjnych wartości. Niestety nigdy nie rozumiał pasji Kairi do malowania. Uważał to za niepoważne zajęcie, nieprzynoszące prawdziwego dochodu i pewności jutra. Znowu te twoje malowidła, farby, Kira, często mówił Olek. Kiedy w końcu znajdziesz normalną pracę? Już mi wstyd przed mamą. Jak będziemy żyć z twojej sztuki? Dobrze, że mój biznes nas utrzymuje. Ale Siergiejewna, teściowa, była jeszcze bardziej krytyczna i nie przepuszczała okazji, by wbić synowej złośliwe uwagi. No, Kiroczka, znowu bawisz się swoimi farbami. No, kiedy w końcu znajdziesz normalną pracę, która przyniosłaby jakikolwiek pożytek rodzinie? Idź pracować jako menedżer, na przykład, albo sekretarka. Albo zdecydowałaś się zostać wielką artystką. Mam nadzieję, że nie wydajesz naszych pieniędzy na te bezsensowne zajęcia. Dobrze, że nie przyjęłaś naszego nazwiska, bo wstydu by było z Twoimi zabawami. Słowa były ostre i bardzo bolesne. Ale ale Sergejewna wcale się tym nie przejmowała. Kira oczywiście starała się nie zwracać uwagi na złośliwe docinki. Ale czasem te słowa bardzo ją raniły. Oczywiście rozumiała, że Olek i jego mama po prostu nie podzielają jej pasji do sztuki, nie widzą w niej nic wartościowego poza bezsensownymi pociągnięciami pędzla po płótnie. Czasem wydawało się, że ale Siergiejewna celowo wybiera momenty, by wbić szpilę, upokorzyć, sprawić, by poczuła się nieudacznikiem, ale z drugiej strony, teściowa sama nigdzie nie pracowała i nawet nie zamierzała szukać czegoś odpowiedniego. Wydawało się, że wszystko jej odpowiada. Syn pracuje, a ona zajmuje się wychowaniem knąbnej synowej, skoro Bóg nie dał wnuków. Ale dziś Kira miała szczególne przeczucie. Kilka dni temu zamieściła ogłoszenie na stronie dla freelancerów i od tego czasu z niecierpliwością czekała na jakąkolwiek odpowiedź. Nastrój miała podniosły, jakby przeczucie czegoś dobrego unosiło się w powietrzu. Udała się do kuchni, gdzie ale Siergiejewna przygotowywała śniadanie. Zapach kawy i smażonego bekonu wypełniał wszystko wokół, ale atmosfera była napięta. Dzień dobry, powiedziała Kira, starając się mówić radośnie, choć w środku wszystko się w niej ściskało z przeczucia nowej porcji drwin. Teściowej nigdy nie nazywała mamą, ponieważ uważała, że matka może być tylko jedna. Dzień dobry, Kira, odpowiedziała Ale Siergiejewna, nie odwracając się. Już wstałaś. Znaczy się, czas do pracy. W sensie, sięgnąć po pędzle. Olek, który właśnie wszedł do kuchni. Wyglądał na zmęczonego, ale zauważywszy Kirę, zmarszczył brwi. Nie sprawdzałaś poczty służbowej. Muszę znaleźć ważne dokumenty, a laptop znowu coś szwankuje, powiedział, popijając kawę. Nie, Olek, jeszcze nie patrzyłam. Zajmę się tym po śniadaniu, odpowiedziała Kira, która dodatkowo zajmowała się wszystkimi gadżetami w domu. Można by szybciej, to pilne w ogóle, mruknął niezadowolony mąż. Kira, nie chcąc kontynuować kłótni, poszła do salonu, żeby sprawdzić pocztę na domowym laptopie. Włączyła komputer, spodziewając się zobaczyć kolejne wiadomości z ofertami reklamowymi i innym spamem. Ale gdy otworzyła skrzynkę pocztową, zobaczyła wiadomość z nieznanego adresu. Sądząc po temacie, było to zamówienie na malowanie ścian w domu na wsi. Serce zadrzało z radości. Szybko otworzyła wiadomość i z trudem powstrzymała radosny okrzyk. To było solidne zamówienie malowanie z unikalnym designem w stylu modern no, wreszcie coś wartego uwagi wykrzyknęła Kira i, nie mogąc powstrzymać entuzjazmu, z podekscytowaniem przejrzała szczegóły zamówienia styl, kolor, specjalne życzenia klienta niesamowite. W końcu będę mogła udowodnić Olegowi i Ali Siergiejewnej, że jeszcze coś znaczę. Wyszeptała i zakryła twarz dłońmi. Z radości natychmiast pobiegła zawołać męża i teściową, żeby się podzielić. Oleg, spójrz! wykrzyknęła Kira. Pokazując ekran. Przysłali mi zamówienie. Duże, oryginalne. Mąż z niedowierzaniem spojrzał na ekran i uśmiechnął się. A jesteś pewna, że to nie czyjś żart. A może kolejna próba wyłudzenia od ciebie pieniędzy pod pretekstem pracy? Nie, to naprawdę prawdziwe zamówienie. No, spójrz, szczegóły, warunki. To poważna praca, która może przynieść dobry zysk. Wykrzyknęła Kira. Ach, tak. I nie licz na to. W najlepszym razie zapłacą, jak ostatnio, trzy grosze. Prychnęła ala Siergiejewna. A może klient po prostu postanowił się zabawić, kpiąc z twojej głupoty? W oczach Kairi zalśniły łzy. Ala Siergiejewna, proszę, nie trzeba przesadzać. To dla mnie szansa, żeby pokazać, na co mnie stać. No to pokaż. Mam nadzieję, że nie będziesz mnie prosić o pieniądze na farby? Zauważyła Teściowa z sarkazmem. Jej słowa boleśnie zraniły. Kira czuła, że oczy zaczynają się napełniać łzami, ale mimo to powstrzymała się, rozumiejąc, że nie powinna poddawać się emocjom. Poradzę sobie. I zrobię to sama, powiedziała, starając się stłumić drżenie w głosie. No, oczywiście, kto by się sprzeciwiał. Tylko nie zapominaj, że cię ostrzegałam. I nie licz na to, że będę ci pomagać z twoimi artystycznymi wybrykami, powiedziała Ala Siergiejewna, krzywiąc usta z pogardą. Oleg, zauważając, że żona jest zdenerwowana, próbował złagodzić sytuację. Mamo, porozmawiamy o tym innym razem, dobrze. Mam ważny wyjazd służbowy przed sobą, a ty tu rozwijasz dyskusję na temat sztuk plastycznych. Dobrze, synku, twoja sprawa, tylko te farby i pędzle już mi się przejadły, mam ich dość. Lepiej byście pomyśleli o dzieciach. W małżeństwie pięć lat, a wnuka tak i nie daliście. Już się ze mnie przyjaciółki śmieją. Mówią, że niedługo będą mi wnuki na wynajem dawać, żeby niańczyła, wykrzyknęła teściowa z żalem. Kira nic nie odpowiedziała, tylko skinęła głową i wyszła z pokoju. Potrzebowała trochę pobyć sama, uspokoić się, zebrać myśli. Już w swoim pokoju ponownie otworzyła wiadomość i zaczęła dokładnie studiować szczegóły zamówienia. W pierwszej kolejności musiała opracować szkic, uzgodnić go z klientem, a następnie przystąpić do pracy. Na pewno to zrobię i udowodnię, że się mylą, wyszeptała Kira jak zaklęcie. Po chwili namysłu wzięła do ręki farby, pędzle leżące na stole i zaczęła tworzyć. Wydawało się, że jej ruchy pędzlem tworzyły nie tylko szkice przyszłych pomieszczeń, ale i nowego życia dla siebie. Pełnego barw i pewności siebie. Większą część dnia Kira spędziła na pracy, robiąc szkice, dopracowując detale i planując kompozycje. Chciała stworzyć coś wyjątkowego, co zachwyci klienta i sprawi, że wszyscy, którzy w nią wątpili, zmienią zdanie. W końcu szkic był gotowy i wysłała go do klienta z bijącym sercem, czekając na odpowiedź. Minęło kilka godzin. Kira nie mogła się na niczym skupić, ciągle sprawdzając pocztę elektroniczną. Cały dzień unosiła się na skrzydłach. Wydawało się, że mogłaby góry przenosić. Nawet zrzędliwa teściowa wydawała się jej mniej irytująca. W końcu nadeszła długo oczekiwana odpowiedź. Twój szkic jest niesamowity, pisał klient, i jesteśmy zachwyceni twoją pracą. Chcemy z tobą współpracować. Kira nie mogła uwierzyć własnym oczom. Jej szkic się spodobał i dostała dobre zlecenie. Szczęśliwa pospieszyła, aby opowiedzieć o tym Olegowi i Ali Siergiejewnej. Zobacz, Olegu, zawołała Kira, pokazując list. Przyjęli mój szkic. Dostałam zlecenie, zaczynamy pracę. Mąż spojrzał na nią z pewną ironią w oczach, choć nie bardzo wierzył, że Kira naprawdę zdobędzie to zlecenie. Cóż, cieszę się, że tak wyszło. Mam nadzieję, że nie pożałujesz swojego wyboru. powiedział jakby niechętnie. Ale Siergiejewna, siedząca w fotelu, znacząco się uśmiechnęła dając do zrozumienia, że nie wierzy w swoją synową. Następnego dnia, uzbrojona w nawigator i dobry nastrój, Kira udała się do klientów. Trudność polegała na tym, że w mieście były dwie ulice o nazwie Ogrodowa, a kontakt z klientem z jakiegoś powodu urwał się w najciekawszym momencie. Ale Kira nie poddała się, postanowiła znaleźć potrzebny dom metodą eliminacji. Podmiejska osada domków letniskowych okazała się cicha i przytulna. Piękne, schludne domki, otoczone zielenią, spokojnie stały wzdłuż krętych ścieżek. Kira z trudem zorientowała się w terenie. Adres podany w liście nie był zbyt informacyjny. W końcu znalazła potrzebny dom: dwupiętrowy z panoramicznymi oknami, otoczony wysokim płotem. Drzwi otworzyła jej młoda kobieta z chłodnym, niemal obojętnym spojrzeniem. Gospodyni domu była ubrana w drogą, ale nie rzucającą się w oczy odzież. Białe spodnie, surowy sweter. Kim jesteś? Zamiast powitania zapytała, nie zapraszając gościa do środka. Jestem Kira Lebediewa, artystka dekoratorka. Przecież kontaktowałaś się w sprawie malowania ścian. Odpowiedziała Kira, nieco zakłopotana takim chłodnym przyjęciem. Gospodyni domu zmarszczyła brwi, jakby coś sobie przypominając. Szybko zareagowałaś. Chyba wykonawcy, którzy robili mi wstępny remont, okazali się sprawni. Dobrze, wejdź, pokażę ci pokój dziecięcy. Przy okazji nazywam się Wiktoria, można bez nazwiska? Powiedziała kobieta z takim wyrazem, jakby niczego nie potrzebowała. Kirab wzruszyła ramionami i poszła za nią. Doskonale wiedząc, że w korespondencji umawiały się na malowanie całego domu, a nie tylko pokoju dziecięcego. Zresztą. Jaka różnica? Może klientka po prostu zmieniła zdanie? U nich, bogatych, jak to się mówi, siedem piątków w tygodniu. W domu panowała niemal idealna czystość. Wszystko było starannie uporządkowane, bez zbędnych detali. Wiktoria z obojętnym wyrazem twarzy zaprowadziła ją do pokoju dziecięcego. Przestronne, jasne pomieszczenie z dużymi oknami. Oto opowiedziała, wskazując na pustą ścianę: Chcę, żeby się pomalowała. Temat morski niebieski, biały, trochę złotego żadnych postaci z kreskówek tylko fale, statki, żeby było pięknie i stylowo. Zrozumiałe, powiedziała Kira, rozglądając się po pokoju. Podobają mi się wasze pomysły. A co z kosztami, zapytała Wiktoria, patrząc na Kirę z nieskrywaną ironią. Mogę sporządzić kosztorys uwzględniając materiały i trudność pracy. Ogólnie zajmie to około dwóch tygodni, odpowiedziała Kira, ponownie zdziwiona, że już rozmawiała na ten temat w korespondencji. Dwa tygodnie? To przecież długo, odpowiedziała niezadowolona Wiktoria. Cóż, trzeba czasu na zakup materiałów i oczywiście na samą dekorację, to przecież robi się ręcznie, wyjaśniła Kira. Wiktoria milczała przez kilka sekund, a potem skinęła głową na zgodę. Dobrze, zaczynajcie, skoro już tak się złożyło, tylko oszczędźcie mi tych wszystkich niedogodności związanych z doborem farby i tak dalej. Oczywiście, wszystkim się zajmę, nie martwcie się, odpowiedziała Kira z gotowością. A potem ostrożnie zapytała, a gdzie jest wasz syn i jak się nazywa? Pytanie zostało zadane jakby naturalnie, ale wyraz twarzy Wiktorii nagle się zmienił. Oczy bogatej kobiety zweziły się z niezadowolenia, a usta zacięły się w cienką linię. Kyryl teraz bawi się z nianią, nie martwcie się o niego. Kira poczuła się nieswojo. Nagle wydało jej się, że pytanie wywołało u Wiktorii irytację, a może nawet złość, więc postanowiła nie naciskać, choć w jej duszy zrodziło się dziwne uczucie. Czuła, że Wiktoria odnosi się do swojego dziecka z jakimś niewytłumaczalnym lekceważeniem i chłodem. Kira pożegnała się i wyszła z domu. Humor nieco się popsuł. Doskonale rozumiała, że zamówienie to dobrze, pieniądze jeszcze lepiej, ale praca w takim dziwnym miejscu to zupełnie nie to, czego by chciała. Kira zrobiła kilka kroków po ścieżce, gdy nagle usłyszała płacz dziecka. Dochodził skądś z zewnątrz. Zatrzymała się, nasłuchując. Płacz był głośny, przenikliwy i pełen rozpaczy. Boże, co się stało z tym maluchem? Zapytała Kira sama siebie, rozglądając się dookoła. W tym momencie z za rogu domu wyszła niania. Wysoka, krzepka kobieta z ponurą twarzą. Prowadziła za rękę chłopca około sześciu lat, który nieprzerwanie płakał. Co się z nim stało? zapytała z niepokojem Kira. Spadł z roweru, odpowiedziała tamta, nie patrząc na Kirę. Nic poważnego, ten Urwis zawsze wpada w kłopoty. Nazywam się Anna. A pani pewnie jest tą odważną? Kira wyraźnie się zmieszała. Nie, jestem artystką, dekoratorką, będę malować ściany. Anna uśmiechnęła się. A rozumiem, dziś jest mój ostatni dzień tutaj, wszystko mnie już męczy. Klientka jest problematyczna, a chłopiec nie lepszy. Ta Wika pójdzie się bawić z adoratorami do restauracji, a ja siedzę z jej synem. Żadnego życia osobistego. Już od czterech dni nie miałam zmiany, nikt nie wytrzymuje. Nie dziecko, a jedna wielka udręka. Kira nie mogła uwierzyć. Jej intuicja podpowiadała, że chłopiec kaprysi nie bez powodu. Chłopiec z dużymi, szarymi oczami szybko oddychał, a jego ciało drżało od płaczu. A może coś go boli? Zapytała Kira. O, wiesz, Ceo, to nie twoja sprawa, ok. Niedawno przeszliśmy z nim badania lekarskie, więc wszystko z nim w porządku, odcięła niania. Kira chciała zaprotestować, ale potem zmieniła zdanie, zdając sobie sprawę, że w tej rodzinie chyba nie ma miejsca na życzliwość i współczucie. Wszystko tutaj było jakby przesiąknięte obojętnością wobec siebie nawzajem. Zmierzywszy Kirę niezadowolonym spojrzeniem, Anna wraz z Kirilem poszła do domu. Wracając do siebie, Kira starała się unikać kontaktu z teściową. Która, jak się okazało, niecierpliwie czekała na jej powrót. Co, już się napracowałaś? A czemu tak szybko? Myślałam, że przynajmniej pierwszy dzień pracy nie będziesz się obijać. Kira zbladła. A kto ci powiedział, że się obijałam? Właściwie to zapoznałam się z zakresem pracy, rozmawiałam z klientem. Ale Siergiejewna pokręciła głową. Aha, oto cała twoja praca. Rozmowy, rozmowy, a na koniec nic. Wielkie nic. No tak, leniwego, jak i garbatego, tylko grób naprawi. W oczach Kairi zalśniły łzy. Ale dlaczego wszyscy mają teściowe jak teściowe, a ona dostała te węża w ludzkiej skórze? Teściowa powinna być dla synowej drugą matką, żeby czuła jej miłość troskę, a tu co? Same wyrzuty od rana do wieczora. Poświęcasz uwagę mężowi i domowi e znowu źle. Mało pieniędzy przynosisz, a dzieci też nie możesz urodzić. Zaczniesz dużo zarabiać, ale Siergiejewna zaraz znajdzie inny powód, jakby tylko chciała. Postanowiwszy nie kłócić się, Kira poszła do swojego pokoju. Po co psuć sobie nastrój, którego i tak już prawie nie ma? I tak nie dogodzisz Ale ewnej. Choćbyś na głowie stawała, śpiewała przez mikrofon, wynik jeden, dostaniesz swoją porcję negatywu. Ponieważ Oleg wyjechał w kolejną delegację, Kira resztę wieczoru spędziła, nie wychodząc z pokoju. Nie chciało jej się jeść, ani też patrzeć na niezadowoloną twarz jego matki w kuchni. Od pewnego czasu Ale Ewna stała się prawdziwym strażnikiem lodówki. Wystarczyło, że Kira wzięła choć parę jajek na omlet, a teściowa już tu była. A kupowałaś te jajka, kochana. To przecież pieniądze mojego syna, czy zapomniałaś? Załóż sobie osobną półkę w lodówce i żyw się za swoje pieniądze. Przecież oddałam wam wszystko, co zarobiłam parę dni temu. Kwota tam całkiem przyzwoita, jak na nasze miasto, sprzeciwiła się Kira. Od takich słów twarz Alaj Siergiejewnej natychmiast purpurowiała, a sama stawała się podobna do wielkiego przejrzałego pomidora. Przyzwoite pieniądze? Biedni na ulicy więcej mają. Lepiej byś pod kościołem z wyciągniętą ręką stała. I to lepszy pożytek byłby. Zazwyczaj system nerwowy Kairi nie wytrzymywał już po dwóch minutach takiej rozmowy, przez co od razu szła do siebie, tak jak teraz, Zostając sam na sam z farbami i sztalugą. Naprawdę piękna chwila, kiedy do twórcy przychodzi muza. W pokoju wypełnionym zapachem kawy i akwareli panowała twórcza atmosfera, a sama Kira była całkowicie pochłonięta swoim zajęciem tworzeniem komiksu, odzwierciedlającego jej życie. Na papierze ożywały obok czarno-białych szkiców kolorowe rysunki, niczym kadry ze starego filmu. Oto mała Kira z dużymi oczami i pięgami na nosie biegnie boso po zielonej łące, za którą rozciągają się złociste pola pszenicy. Obok dobroduszny dziadek w słomkowym kapeluszu sprawdza snopy, a babcia z zmarszczkami wokół oczu, niczym sieć cienkich linii, uśmiecha się, patrząc na wnuczkę. To była graficzna historia jej własnego życia, pełna słonecznych letnich dni na wsi, zapachu miodu i tajemniczych przepowiedni babci Aksini. Kira końcówkami palców, ubrudzonymi fioletowymi i niebieskimi farbami, starannie nanosiła pociągnięcia, nadając życie swojemu małemu światu, narysowanemu na papierze. Trzeba dodać trochę różu, mruknęła kobieta. A oto tutaj Kira z przyjemnością dorysowała do komiksu figlarną pszczołę. Dziadek koła uczy mnie odróżniać miód kwiatowy od gryczanego. A ja ciągle mylę, brudzę się w lepkim złocie. W pamięci młodej artystki jedna za drugą pojawiały się jasne obrazy. Letnie słońce zalewające łąki złotym światłem, aromat kwitnącej lipy, plastry miodu pełne słodkiego, lepkiego nektaru. Oto na kolejnej ilustracji dziadek Koła z brodą, podobny do kudłatego dmuchawca w znoszonym szlafroku, opowiada historię o życiu pszczół i o tym, jak ważne jest chronić przyrodę. Dziadku, a dlaczego pszczoły są takie pracowite? Pytała mała Kira, patrząc na owady krążące wokół kwiatów. Do dziś pamiętała, jak lepki miód spływał po jej rękach, a dziadek śmiał się, wycierając jej twarz miękkim ręcznikiem. Tymczasem na kartce papieru pojawił się łatwo rozpoznawalny profil Aksini-siemionowny. Kira narysowała babcię surową, ale dobrą, z naszyjnikiem z bursztynu i z marszczkami wokół oczu, jak mapy z pradawnymi tajemnicami. Babciu, a dlaczego zawsze patrzysz na ręce ludzi, tych, którzy do ciebie przychodzą? Pytała Kira, wdrapując się jej na kolana. A dlatego, że na nich zapisana jest ludzka przyszłość, odpowiadała babcia, gładząc jej małą dłoń. W każdej linii jest własna historia, radości, smutki. A Ksienia Siemionowna wiedziała o ludziach prawie wszystko, widziała przyszłość, czytała ich losy. Kira często siedziała obok babci, oczarowana jej spokojem i mądrością. A ty zostaniesz artystką powiedziała babcia pewnego dnia, wpatrując się w linię na dłoni Kairi. Będziesz tworzyć piękno, a ludzie będą się cieszyć Twoimi dziełami. Dzieciństwo mieściło w sobie całą galerię jasnych, słonecznych barw. A potem potem w życiu Kairi nastały szare, deszczowe dni. Mama, Daria, odeszła, zostawiając po sobie tylko pustkę i ból. Kira była jeszcze całkiem mała, miała zaledwie pięć lat i nie rozumiała, dlaczego mama już się nie uśmiecha i dlaczego jej oczy stały się takie smutne po wizycie u wujka lekarza w rejonowym szpitalu. A potem zniknęła, pozostawiając po sobie tylko dobre wspomnienie i mogiłkę z krzyżem na lokalnym cmentarzu. Mama poszła do nieba, do gwiazdek, powiedziała babcia, próbując wyjaśnić Kirze tę nieodwracalną stratę. Ona też stała się gwiazdką i teraz się nami opiekuje. Wspominając to, Kira narysowała smutną scenę. Mała dziewczynka stoi przy oknie, patrzy na niebo, a gorzkie łzy spływają po jej policzkach. Potem odszedł tata, ale nie do nieba, tylko do innej rodziny, zostawiając Kirę pod opieką babci i dziadka. Dziewczynka czuła się opuszczona, niepotrzebna. A dlaczego tata mnie nie kocha? płakała Kira, przytulając się do babci. Dlaczego odszedł ode mnie? On po prostu nie potrafi kochać, nie wszyscy ludzie są zdolni do prawdziwego uczucia, cicho powiedziała Aksinia Siemionowna. I w tym samym momencie Kira narysowała w komiksie ojca, odchodzącego gdzieś daleko. Oto jego postać staje się coraz mniejsza, a sama Kira stoi z opuszczoną głową, czując się samotna i zdradzona. Ale ja będę cię zawsze kochać, jesteś jedynym promykiem światła w moim życiu, wyszeptała babcia. Kira dorosła, skończyła szkołę. Dziadek Kołuli je do tego czasu już nie żył, udar go zabrał. Babcia została sama, ale mimo to znajdowała w sobie siłę, by żyć dalej. Kira rozumiała, że musi wyjechać z wioski, aby odnaleźć siebie w dużym mieście, stać się niezależną. Ponownie wróciła do komiksu. Narysowała siebie jako studentkę, pilnie studiującą podręczniki i przygotowującą się do egzaminów. Potem uwieczniła siebie stojącą przed sztalugą z pędzlem w ręku, otoczoną jasnymi kolorami. W mieście Kira dostała się na uniwersytet, wybrała zawód artysty dekoratora, uczyła się, pracowała, marzyła, a także tworzyła piękno, ożywiając ściany domów swoimi rysunkami. Malowała kwiaty, ptaki, różne pejzaże, wszystkie jej prace bez wyjątku były pełne światła i radości. Kira, jesteś bardzo utalentowana, mówił jej profesor. Masz złote ręce. Dziękuję, Arkadii Pietrełycz, odpowiadała, czując, jak serce wypełnia się ciepłem. Po prostu kocham swoją pracę. Ona kontynuowała rysowanie. Na kolejnym rysunku przedstawiła siebie. Siedzącą w przytulnej kawiarni z filiżanką kawy. Obok niej nieznajomy młody mężczyzna. Ciemnowłosy przystojniak uśmiecha się i patrzy na Kirę z czułością. Olek! Żadnych wątpliwości, że to naprawdę on. Poznali się w parku, gdzie Kira zabawiała dzieci rysowaniem kolorowymi kredami na asfalcie. Wysoki, szczupły chłopak podszedł do niej i uśmiechnął się. Twoje prace to prawdziwy cud, powiedział Olek. Jesteś prawdziwą czarodziejką. Zawstydziła się, zarumieniła. Nigdy wcześniej Kira nie słyszała takich słów, zwłaszcza od młodego mężczyzny. Dziękuję, bardzo mi miło. Czy możemy się poznać? Zapytał chłopak. Nazywam się Oleg. A jakira odpowiedziała dziewczyna, czując jak serce zaczyna bić szybciej. A potem w komiksie za pomocą kilku pociągnięć odtworzyła ich pierwsze spotkanie. Przedstawiła Olega z czułym spojrzeniem i uśmiechem, a wokół nich kwiaty, światło słoneczne i radość. Kira, kocham cię, powiedział kiedyś Olek, trzymając ją za rękę. Jesteś moim życiem i inspiracją jednocześnie. Kira nie leniła się i od razu namalowała na papierze pocałunek i swój uśmiech pełen szczęścia. Znalazło się na kartce miejsce dla teściowej, którą młoda artystka przedstawiła jako ziejącego ogniem smoka. Tylko, że w przeciwieństwie do bajkowej postaci, Ale Siergiejewna nie wydobywała płomieni. Lecz fale krytyki i przekleństw. W końcu Kira skończyła rysować, oparła się o oparcie krzesła i uśmiechnęła się. Historia jej życia, pełna radości i smutku, miłości i strat, została zapisana na papierze żywymi, jasnymi kolorami. Następnego ranka znowu przyszła do Willi Wiktorii. Uzbrojona w farby, pędzle i gotowe szkice. Gospodyni przywitała ją tak samo chłodno jak za pierwszym razem. Mam nadzieję, że sobie poradzisz, powiedziała Wiktoria. Kiryla, nie niepokój, on śpi. Dobrze, odpowiedziała Kira i zaczęła pracować. Pierwsze godziny minęły w milczeniu. Wiktoria pojawiała się w pokoju dziecięcym tylko po to, aby upewnić się, że praca idzie zgodnie z planem. Kira starała się nie zwracać uwagi na chłodne relacje i koncentrowała się tylko na twórczości. Czasami wydawało jej się, że przedstawia nie tylko tematykę morską, ale coś głębszego, znaczącego. Pod wieczór, pracując nad szkicem żaglowca, Kira usłyszała za plecami dziecięcy głos. Ciociu, co rysujesz? Wika opuściła wzrok i zobaczyła Kiryla stojącego w drzwiach. Mały, chudy, z dużymi, smutnymi oczami. Żaglowiec odpowiedziała i uśmiechnęła się. Piękny, powiedział Kiryl. A umiesz opowiadać bajki? Tak, lubię opowiadać bajki. Chłopiec spojrzał na nią z zainteresowaniem. A możesz mi opowiedzieć dwie, albo chociaż jedną? Kira przytaknęła i, siadając na podłodze, zaprosiła Kiryla do przyłączenia się. Następnie, przemyślając kilka historii, zaczęła opowiadać o morzu, statku i dalekich krajach. Kirył słuchał z zapartym tchem. Jego oczy błyszczały z zachwytu, a z twarzy nie schodził uroczy uśmiech. Po drodze malec zadawał pytania i znowu słuchał. W pewnym momencie Kira nagle poczuła, że między nimi nawiązuje się szczególna wieś. A jeszcze rozumiała, że chłopcu potrzeba czułości, uwagi, ciepła. Kira tak się wciągnęła w rozmowę, że nawet nie zauważyła, kiedy do pokoju weszła wiktoria. Na twarzy gospodyni zastygło gniewne wyrażenie. A co tu się dzieje? Nie rozumiem, czym się zajmujesz. Czy zabawiasz mojego syna, czy jednak pracujesz i wykonujesz swoje bezpośrednie obowiązki? Młoda artystka zaskoczona drgnęła i upuściła pędzel z rąk. Upadając na podłogę pokrytą folią ochronną, farba zostawiła na niej niewielką czerwonawą smugę. Wiktoria skrzywiła się. Żeby to było pierwszy i ostatni raz, potrzebuję od Was jakości, a nie tego, że będziecie tu przychodzić przez cały miesiąc i obijać się. Dobrze, Wiktorio Aksiejewna, wszystko zrobię, ocknęła się Kira i z poczuciem winy spojrzała w oczy chłopca. Kirył zmarszczył brwi i powlókł się do innego pokoju, który tymczasowo służył mu jako dziecięcy. Kira nie wiedziała, dlaczego Wiktoria jest tak chłodna wobec swojego syna i w ogóle. Dlaczego taka dobra niania nie trzyma się przy takim dobrym chłopcu? Zdaniem Kairi, Kirył był świetnym chłopakiem i na swój wiek kaprysił tylko odrobinę. Może gdyby Wika poświęcała mu więcej czasu, otworzyłby się przed nią jak delikatny kwiat w promieniach słońca. Ale Wiktoria z jakiegoś powodu tego nie robiła, a patrzyła na syna, jakby nie był jej dzieckiem, a kimś w rodzaju służącego. Koniec dnia pracy wyszedł chaotyczny. Przyjemność z rozmowy z Kiryłem została przyćmiona kąśliwą uwagą Wiktorii, która z niejasnego powodu nagle zachowała się tak agresywnie. W pewnym momencie Kirze nawet wydawało się, że przez e-mail rozmawiała z dwiema różnymi osobami. Kończąc na dzisiaj, zamknęła pokój i skierowała się do wyjścia. Jeśli potrzebujesz zaliczki, weź ze stołu, rzuciła przez ramię Wiktoria, która albo zdecydowała się pogodzić, albo chciała zmotywować pracownicę pieniędzmi do bardziej aktywnych działań. Dziękuję, Wiktorio Aleksiejewna, ale mam pieniądze, lepiej później, kiedy skończę całą pracę, odpowiedziała Kira już w drzwiach. W rzeczywistości pieniądze były bardzo potrzebne, zwłaszcza biorąc pod uwagę wieczne czepianie się Alły Sergiejewny. Ale z drugiej strony, jeśli Kira da zaliczkę teściowej, to gdzie gwarancja, że już jutro nie przedstawi jej nowych pretensji? Rozważając wszystkie za i przeciw, Kira w myślach pochwaliła siebie, że powstrzymała się i nie wzięła zaliczki. Prawdę mówiąc, odczuwała pewien niepokój co do tego, jak dokładnie Wiktoria oceni końcowy wynik jej pracy. W praktyce Kira miała już przypadek, kiedy klient nic nie zapłacił. Czepiając się jakiegoś drobiazgu, Olek wtedy proponował rozwiązać sprawę, włączyć odpowiednich ludzi, którzy potrafią wyegzekwować długi od każdego. Ale Kira nie chciała i w głębi duszy była zraniona odmową klienta, który nie docenił jej talentu. Ponieważ Olek wciąż był na delegacji, nie spieszyło jej się do domu, a co ją tam czekało? Wiecznie niezadowolona twarz Alwy Sergiejewny, która po całym dniu siedzenia w domu na pewno tęskniła za kłótnią i tylko czekała na dogodną okazję, by znów zaczepić synową. Postanowiwszy zajść do sklepu i kupić coś smacznego na kolację. Kira skręciła w stronę najbliższego supermarketu. W tym czasie było tam pełno ludzi, a długie kolejki przy Kasie świadczyły o tym, że przyszła w godzinach szczytu. Jednak Kira się nie zmartwiła i, biorąc koszyk, zaczęła przeglądać zawartość półek z produktami. Nagle jej uwagę przyciągnął krzyk ochroniarza: Co to za bezdomny? Kto go tu wpuścił? No, wynoś się stąd, znam ja was. Przyjeżdżacie tu na swoich wózkach inwalidzkich, a potem przeszukuję was przy wejściu. Kira odwróciła się i zobaczyła zawstydzonego mężczyznę około 35 lat na wózku inwalidzkim, który ze smutkiem patrzył na ochroniarza i próbował wyjaśnić, że nie jest złodziejem, a po prostu zamierza kupić chleb i mleko. Znam ja was, jaki chleb? Na pewno z flaszką tu przyjechałeś. Ostatnio tak się rozzuchwaliliście, że zaczęliście pić alkohol, nie wychodząc ze sklepu. Wypijcie, a potem odstawcie butelkę na miejsce. I co mi każecie robić? Z własnej kieszeni mam pokrywać niedobór. Naciskał ochroniarz. Klienci z wyraźnym niezadowoleniem patrzyli na nieszczęsnego mężczyznę i kręcili głowami. Ktoś naprawdę uważał, że to włóczęga, który próbuje wzbudzić litość swoim wyglądem, a w rzeczywistości nie jest osobą niepełnosprawną. Ale Kira z jakiegoś powodu od razu poczuła, że ten mężczyzna naprawdę potrzebuje pomocy. Podchodząc do ochroniarza, ostrożnie dotknęła jego ręki w mundurowej kurtce i powiedziała: Przepraszam. Czy może pan przepuścić tego mężczyznę? Dobrze go znam, to nie jest włóczęga. Ochroniarz odwrócił się i zmierzył Kirę niezadowolonym wzrokiem. Co tak po prostu znasz? Jeszcze powiedz, że to twój sąsiad lub kolega z pracy. Kira z trudem powstrzymała uśmiech i ukradkiem mrugnęła do nieznajomego na wózku inwalidzkim. Tak, to naprawdę mój sąsiad. Mieszka na ulicy Resnej, dom 15 oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że niczego nie ukradnie w sklepie, nie jest złodziejem. Ochroniarz wyraźnie się zmieszał. Ponieważ ton Kairi nie dawał mu możliwości wybuchnąć i wyładować na niej całej swojej agresji. Skoro go znasz, to sama za niego odpowiadaj. Ale pamiętaj, jeśli coś ukradnie, to na kasie płacić będziesz ty i to w potrójnej wysokości, uwzględniając karę. Rzucił na pożegnanie ochroniarz i odszedł na bok, szukając wzrokiem nowej ofiary. Dziękuję, bardzo mnie pani uratowała. Naprawdę nie jestem złodziejem ani włóczęgą. Zaczął się tłumaczyć mężczyzna, przebierając rękami po kołach wózka. Kira uśmiechnęła się. Ależ proszę, wszystko rozumiem. Ci ochroniarze tylko czekają na kim by wyładować swoją złość. Pensja niewielka, cały dzień chodzisz w mundurze i szukasz przestępców. A kiedy robisz to dzień w dzień, każdy klient wydaje się przestępcą. Ale przez to zdarzają się różne incydenty. Lekarze nazywają to wypaleniem zawodowym. Mężczyzna z zainteresowaniem spojrzał na nową znajomą. A pani jest jakoś związana z medycyną? Kira pokręciła głową. Właściwie to nie, jestem malarką, ale czytałam książki o psychologii i trochę się na tym znam. Mężczyzna uśmiechnął się, a potem powiedział. A ja mam z medycyną najbliższy związek. A raczej miałem. Nazywam się Jegor, nazwisko Tomilin, z zawodu lekarz-internista. W przeszłości miałem wiele i dom, i rodzinę, i pracę, ale. Wszystko zmieniło się po tym nieszczęśliwym wypadku w górach. Lina asekuracyjna się zerwała i runąłem w przepaść. Z zaskoczenia Kira zastygła w miejscu. A jak udało się panu wydostać z tego wąwozu? Biegor chwilę się zawahał, jakby próbując słowa na smak, a potem kontynuował, wciąż kręcąc kołami wózka w kierunku regałów ze świeżym pieczywem. Jak się wydostałem? Och, to długa historia. W każdym razie nikt mnie nie szukał. Ratownicy odmówili z powodu ryzyka zejścia lawiny. Więc kilka dni czołgałem się po śniegu i kamieniach, aż dotarłem do rzeki. Tam znaleźli mnie rybacy. Wezwali helikopter ratunkowy. Kira z smutkiem spojrzała na miejsce, gdzie jegor powinien mieć nogi. I dopiero teraz zauważyła, że ich nie ma. Zauważył, że jego zranione resztki kończyn były smutno przykryte wełnianym kocem. Najwyraźniej po to, by nie szokować otoczenia. Przechwyciwszy jej spojrzenie, ze zrozumieniem skinął głową. Zdiagnozowano u mnie odmrożenie, błagałem lekarzy. Przysięgał na Boga Chrystusa, by zachować mi nogi, w końcu sam lekarz, można powiedzieć kolega, ale widocznie nie było mi to pisane. Rozwinęła się gangrena, a z nią zaczęło się zakażenie krwi. Chirurg po prostu nie miał innego wyboru. Gdy się ocknąłem, początkowo nie wierzyłem własnym oczom. Myślałem, że to koszmarny sen. Dwa razy zsuwałem się z łóżka i czołgałem się do okna, myśląc o zakończeniu życia. Żona od razu złożyła pozew o rozwód, a przecież była ode mnie w ciąży. Jednak okazało się, że kłamała, zaszła w ciążę nie ze mną, a z bogatym biznesmenem, więc wtedy naprawdę nie miałem powodu do życia. Opowieść Jegora wstrząsnęła do głębi duszy. W tej chwili miała ochotę krzyczeć na całe gardło, ponieważ ludzie przechodzili obok, nie zauważając mężczyzny, którego życie szybko się rozpadało. Nie wiedząc, co opowiedzieć, Kira po prostu stała obok i patrzyła w oczy tego dobrego, nieco smutnego mężczyzny. Kiedy po raz trzeci podczołgałem się do okna, kierownik oddziału nie wytrzymał i wezwał do mnie księdza, ojca Wasilija. Przyjechał, opowiedział mi, co i jak wskazał nową drogę w życiu. W sumie zrezygnowałem z rzucania się przez okno. Zacząłem pracować jako dyspozytor na stacji pogotowia ratunkowego. Przecież nic innego, oprócz swojej medycyny, nie znam, a włóczęgostwo to nie dla mnie. Zbieram pieniądze na nowe protezy. Pensja niewielka, ale odkładam każdy grosz, oszczędzam na ubraniach, a tacy oto ochroniarze biorą mnie za włóczęgę, myśląc, że przyjechałem tu na awanturę, wyjaśnił Jegor. W tym momencie Kira spojrzała na swojego nowego znajomego zupełnie innymi oczami. Następnie, poddając się impulsowi serca, nagle wzięła z półki świeży bochenek, po czym dodała do niego parę butelek mleka. Proszę, weźcie to, nazywam się Kira, często tu bywam, więc myślę, że jeszcze się zobaczymy. A teraz, przepraszam, muszę iść do domu. Biegor ze zrozumieniem skinął głową. Ale mimo to odmówił przyjęcia oferowanych produktów, zrobiło się niezręcznie, co tu dużo mówić. Przez całą drogę powrotną Kira myślała tylko o przewrotności losu, która wywróciła życie lekarza do góry nogami. A w domu czekała ją kolejna kłótnia. Rozpoczęła ją oczywiście teściowa, której nie spodobało się, że synowa przyszła nieco później niż zwykle, wywołując u niej burzę oburzenia. Och, patrz, dowiem się, że włóczysz się z mężczyznami, od razu zadzwonię do Olega i wszystko mu powiem. Gdzie można było tyle czasu się włóczyć? Przecież wczoraj przyszłaś wcześniej. Co się zmieniło dzisiaj? Czy szukasz sobie kochanka, podczas gdy mój Oleszka zarabia pieniądze i zapewnia ci wszystko, czego potrzebujesz? Policzki Kairi natychmiast stały się purpurowe ze wstydu. Uwagi teściowej zraniły ją do żywego, jak może ją oskarżać o to, że wróciła do domu pół godziny później niż wczoraj? Ale Siergiejewna chyba mnie pani źle zrozumiała. Przecież tłumaczyłam, że dziś mam pełny dzień pracy. Z trudem, opanowując się, zaczęła kira, ale nie przyniosło to żadnego rezultatu. Teściowa znów zaczęła rozważać temat, że synowa nie kocha syna i tylko czeka na okazję, by zdradzić. W ten sposób wieczorna sprzeczka doprowadziła do tego, że Kira, tak jak wczoraj, zamknęła się w swoim pokoju, starając się nie zwracać uwagi na gniewne uwagi teściowej. Biorąc do ręki smartfon, otarła łzę i spróbowała wybrać numer Olega, ale jak zwykle milczał, a obojętny głos operatora sieci komórkowej poinformował, że abonent jest poza zasięgiem. No cóż, znowu telefon jest wyłączony. Jakie mogą być negocjacje o tej porze? Z smutkiem pomyślała Kira i odłożyła smartfon na stolik nocny. Nastrój znów się popsuł. Postanawiając położyć się wcześniej, zjadła coś na szybko i poszła do Łazienki. Ale Sergiejewna siedziała już przed telewizorem, komentując kolejny serial z gatunku oper mydlanych. Noc dla Kairi minęła stosunkowo spokojnie, jeśli nie liczyć snu wywołanego opowieściami byłego lekarza. Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu śniły jej się góry i niebezpieczna wspinaczka na sam szczyt, gdzie każdego śmiałka czekał szacunek i chwała. Już nad ranem, zmęczona natrętnymi wizjami, Kira wstała i, aby zabić czas, zaczęła rysować kolejny szkic przyszłej pracy. Postanowiwszy nie czekać, aż teściowa wstanie, Kira wyszła z domu godzinę wcześniej, żeby po drodze do pracy wypić filiżankę kawy z rogalikiem i udać się do domu Wiktorii. Jakie było jej zdziwienie, gdy przy sklepie znów zauważyła Egora, który z niecierpliwością kręcił się na wózku tam i z powrotem. Jak nastolatek, który po raz pierwszy przyszedł na randkę. Zobaczywszy Kirę, bardzo się ucieszył, podjechał bliżej. A po chwili w jego ręce, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, pojawiła się róża na długiej łodydze. Jej delikatnie różowe płatki drżały na wietrze, sprawiając, że kira zamarła w miejscu. Ostatni raz kwiaty podarowano jej pięć lat temu. W dniu, kiedy Olek postanowił oświadczyć się, Edge wykosztował się aż na trzy białe róże, które Ale Siergiejewna jeszcze długo wspominała, mówiąc o nadmiernych wydatkach na kwiatowe bukiety. Dziękuję, Edge, To bardzo miłe. Uśmiechając się, powiedziała Kira, przyjmując od niego kwiat. Nie ma za co. Postanowiłem podziękować za wczorajszą pomoc, bo gdyby nie pani, ten ochroniarz jeszcze by mnie zepchnął ze schodów, albo co gorsza, wezwał policję. wyjaśnił Edge. Nastrój Kairi wyraźnie się poprawił. W duszy śpiewały ptaki, a ona sama chciała unosić się w chmurach, niczym baśniowa wróżka. A wszystko dzięki jednemu jedynemu kwiatowi, który z własnej inicjatywy postanowił wyrazić swoją wdzięczność. Edge odprowadził ją na przystanek autobusowy i pomachał na pożegnanie, obiecując, że spotkają po pracy. Przy tym Kira złapała się na myśli, że on, człowiek z niepełnosprawnością, troszczy się o nią lepiej niż jej mąż biznesmen, który wiecznie nie ma czasu z powodu ciągłego zajęcia projektami biznesowymi. Ku zdziwieniu młodej artystki drzwi otworzył jej dziś Kiriusza. A gdzie mama? ostrożnie zapytała Kira. Chłopiec wzruszył ramionami, a potem wymamrotał coś niewyraźnego o tym, że mama źle się czuje po wczorajszej wizycie w restauracji. Kira zmarszczyła brwi. Szczerze mówiąc, oddałaby wiele, aby nie słyszeć słów chłopca i nie wnikać w szczegóły życia osobistego Wiktorii. Dopiero teraz zrozumiała, jak bardzo miała rację była niania Kirilla, kiedy mówiła, że matka w ogóle nie dba o syna. "A chcesz, żebym opowiedziała ci bajkę, dopóki mama śpi?" zaproponowała Kira, szybko rozglądając się dookoła. Chłopiec uśmiechnął się. "Oczywiście. I w ogóle, ona nie jest moją mamą, tylko macochą." Tata mówił, że mama zmarła, kiedy nie miałem jeszcze roku, a potem przyprowadził Wiktorię. Kira zbladła. Więc to twoja macocha, a ja myślałam, że jesteście z nią spokrewnieni. Kiriusza machnął ręką. Nie, chyba dlatego mnie nie lubią. A mój tata zginął w wypadku, coś stało się z kołem przy pełnej prędkości. I od tego czasu Wika się mną opiekuje. Prawdę mówiąc, nie podoba mi się to, ale co zrobić? Dlatego muszę być złośliwy, żeby zwrócić na siebie uwagę. Może ktoś jednak pomoże i zabierze mnie, na przykład do domu dziecka. Zdala od tej ciociwiki. Wyznanie Malca wzbudziło w niej prawdziwą burzę uczuć i emocji, bo czy mogła wiedzieć, że Wiktoria okaże się nie być prawdziwą matką Kiriuszy? Ale najgorsze było nie to, ale to, że według chłopca Wika w pełni korzystała z pieniędzy zmarłego ojca i zachowywała się tak, jakby była bogatą dziedziczką, a nie opiekunką osieroconego malca. Opowiadając Kirillowi kolejną bajkę, Kira myślała o tym, jak można pomóc temu chłopcu uwolnić się spod jarzma z nienawidzonej macochy, ale nie zdążyła dokończyć historii, ponieważ leżący w torebce smartfon zaczął wibrować, sygnalizując przychodzące połączenie. Ponieważ Kiryl był bliżej, bez wahania podał Kirze smartfon, patrząc przy tym na zdjęcie dzwoniącego. To, co zobaczył chłopiec, sprawiło, że zrobiło mu się nieswojo i instynktownie się cofnął. Wciąż nie rozumiejąc jego reakcji, Kira wzięła telefon do ręki i zobaczyła na ekranie twarz Olega. Mąż dzwonił do niej z delegacji przez wideo rozmowę. O, cześć, Kirucha. Co robisz? Widzę, że znowu coś malujesz na ścianach. Zapytał mąż w swoim zwyczajowym, dwiącym tonie. Tak, znalazłam sobie nową pracę. Odpowiedziała Kira, starając się nie zwracać uwagi na oczywistą drwinę. Oleg ze zrozumieniem skinął głową, a potem kontynuował. A ja znowu na negocjacjach. Chyba się dziś spóźnię, nie wrócę do domu. Przynajmniej jeszcze przez kilka dni będę nieobecny. Zawiedli zagraniczni inwestorzy, nie przyjechali na spotkanie. Coś się stało z ich lotem, chyba go odwołali. Jakby mi to miało pomóc! Kira wyraźnie posmutniała. Znowu będzie musiała spędzić wieczór sama, słuchając niezadowolonego mamrotania teściowej, która, jak harpia z nastaniem ciemności, szuka kolejnej ofiary. Po krótkiej rozmowie z mężem Kira chciała życzyć mu wszystkiego dobrego i przesłać pocałunek, ale Olek przerwał połączenie. Westchnęła smutno i schowała telefon do torebki. W tym momencie spojrzała na Kirilla i zobaczyła, że chłopiec patrzy na nią z odcieniem niepokoju na twarzy. Coś nie tak, Kiriusz? Zapytała ostrożnie. Chłopiec wyraźnie się zmieszał, jakby nie wiedział, czy może powiedzieć tej miłej cioci prawdę, czy lepiej milczeć do czasu. Ale potem chęć zrobienia czegoś dobrego okazała się silniejsza, i Kyryl cicho powiedział: Proszę mi wybaczyć, ale już widziałem tego pana z pani telefonu. On często przychodzi do mojej macochy, a potem idą do restauracji albo gdzieś indziej. Ze zdziwienia Kira prawie się zakrztusiła. Jesteś pewien. Może się mylisz? Kyryl pokręcił przecząco głową. Nie, nie mylę się, nawet znam jego imię, Olek. Macocha zawsze czeka na jego przyjście, stara się przygotować coś smacznego. A na co dzień nigdy tego nie robi i zamawia jedzenie z dostawą do domu. Usta Kairi zdradziecko zadrżały. Na czole pojawił się zimny pot. Boże, co to oznacza? Mąż cały ten czas mnie oszukiwał, pomyślała, desperacko starając się nie rozpłakać na oczach dziecka. Jej świat rozpadał się na kawałki, jak kryształowy zamek, do którego dotarły ciemne siły. Ona, utalentowana artystka dekoratorka, czuła się bezradna. Świat, wcześniej malowany jasnymi kolorami, nagle wydał się czarno-biały, matowy, bez życia, a w środku wszystko ścisnęło się z bólu. Kira przypomniała sobie, jak poznali się z Olegiem, jak przyszły mąż patrzył na nią, jak na jedyny skarb na świecie. Ona, głupia, wierzyła, ufała, kochała, a teraz wszystko to rozpadało się pod naporem wątpliwości i bólu duszy. Wzięła telefon, wyszła z domu Wiktorii i wybrała numer męża. Praca już nie miała dla niej żadnego sensu ani znaczenia. Sygnały wydawały się nieskończone, jakby grały na jej i tak już napiętych nerwach. Olek, to ja, Kira. Kiriusza, czego chciałaś, przecież o wszystkim już rozmawialiśmy, odpowiedział mąż, a w jego głosie słychać było pewne oddalenie, jakby rozmawiał nie z ukochaną żoną, a z koleżanką z pracy, z którą omawiał służbowe sprawy. Muszę z tobą porozmawiać, odpowiedziała Kira, z trudem powstrzymując łzy. Jestem zajęty, oddzwonię później. Nie, Olek, nie mogę już dłużej czekać, wycedziła Kira. W gardle utknęła jej gulę. Przełknęła nerwowo, starając się mówić spokojnie, bez histerii i bez podstawnych oskarżeń. Wiem, że mnie zdradzasz. Zapanowała cisza, ciężka, napięta. Kira poczuła, jak krew odpływa z jej twarzy, pozostawiając lodowatą pustkę. Zwariowałaś? Skąd to wzięłaś? Zdołał tylko powiedzieć Olek, w którego głosie zabrzmiała dezorientacja. Nieważne, odpowiedziała Kira, nie mogę i nie chcę dłużej żyć w takim kłamstwie. Kir, proszę, nie mów głupstw, zaczął się tłumaczyć mąż. Wszystko jest zupełnie inaczej, niż myślisz. Nie trzeba, Olek, przerwała mu Kira, składam pozew o rozwód. W słuchawce zapadła kolejna pauza, bardziej napięta niż poprzednia. Kira, przestań przerwała mu żona, zamykając oczy, by powstrzymać łzy, wszystko jest jasne. Świetnie mnie oszukiwałeś przez cały ten czas. Przyznaję ci to, jesteś wspaniałym aktorem. Żegnaj. Powiedziawszy to, Kira rozłączyła się. Łzy, które tak długo powstrzymywała, popłynęły niepowstrzymanym strumieniem. Upadła na trawnik, obejmując kolana rękami. Przecież kochała Olega. Wierzyła w ich uczucia, wyobrażając sobie, jak będą się starzeć razem, siedząc na werandzie, trzymając się za ręce i patrząc na zachód słońca. A teraz jej świat runął. Jak mogła być tak ślepa? Dlaczego nie zauważyła sygnałów, które dawał jej niewierny mąż? Widocznie nie na darmo mówią, że czasem lepiej jest żyć w złudzeniach niż w rzeczywistości. Tak i Kira żyła w namalowanym akwarelą świecie, dopóki huragan z potężnym deszczem nie zmył jej fantazji do ścieku. Obejrzała się i zauważyła Kiriusze, który obserwował ją z okna, ze skrzyżowanymi w modlitwie rękami przyciśniętymi do piersi. Uśmiechnęła się i pomachała mu na pożegnanie. W rzeczywistości Kira wiedziała, że na pewno wróci, ale bynajmniej nie po pieniądze, a po dziecko, które znalazło się pod jarzmem chciwej macochy. Tego wieczoru Kira nie poszła do domu, ograniczyła się do pokoju w tanim hotelu. Ale Siergiejewna wściekała się i dosłownie sączyła jadem nawet przez głośnik smartfona. Ale Kira jej prawie nie słuchała, myśląc tylko o tym, jak dać nauczkę Olegowi i Wise, którzy tak okrutnie się z nią obeszli. Jednak kiedy weszła na swoją skrzynkę mailową, zrobiło jej się nieswojo. Okazało się, że pomyliła adresy i zamiast do klientki trafiła do zupełnie innej klientki, która uznała, że artystkę przysłał kierownik remontu jej domu. Ach, gdyby tylko Kira mogła wiedzieć, że zła fortuna skieruje ją prosto do kochanki męża. Następnego ranka, dodając męża i teściową do czarnej listy, Kira zwróciła się do prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym i złożyła pozew o rozwód. Równocześnie napisała wniosek do Rady Opiekuńczej z prośbą o sprawdzenie macochy Kirilla i pozbawienie jej wszelkich praw opiekuńczych. Jednak największa niespodzianka czekała na Kirę, gdy pracownik Rady Opiekuńczej skierował do Wiktorii komisję do zbadania sprawy. Okazało się, że biologicznym ojcem Kirilla jest jego Tomilin, ten sam lekarz, który stracił nogi. Wiele lat temu jego niewierna żona odeszła do biznesmena, będąc już w ciąży prawowitym mężem. Tylko, że fakt ten kobieta ukryła, choć w akcie urodzenia Kiriuszy figurował właśnie jegor. W rzeczywistości młody lekarz wcale nie był bezpłodny, a w centrum analitycznym doszło do pomyłki. Czy żona jegora o tym wiedziała, pozostało zagadką. W końcu, jakby na to nie patrzeć, Jekaterina zaczęła zdradzać męża na kilka miesięcy przed nieszczęśliwym wypadkiem w górach. Później Kasia Tomilina zmarła na zapalenie płuc. A przybrany ojciec Kiryła, Denis, którego chłopiec uważał za biologicznego z niewiedzy, przyprowadził do domu macochewikę. Wiadomość o odnalezieniu syna była dla jego raja jak grom z jasnego nieba. Płacząc, były lekarz bez słowa przytulił Kirę, której wizyta w Radzie Opiekuńczej pozwoliła odkryć tajemnicę narodzin Kiryłki. Syn. Boże. Mam syna. Moja krew szeptał Jegor, ciesząc się, że w jego życiu pojawił się promyk światła. Kira uśmiechała się, szczerze ciesząc się, że nieświadomie pomogła ojcu znaleźć syna, a chłopcu znaleźć rodzinę. Rozwód dla niej przeszedł prawie bezboleśnie. Olek nie zdołał udowodnić swojej rzekomej racji w sądzie i stracił połowę majątku zgromadzonego w małżeństwie z Kirą. Natomiast jego kochance Weiss nie powiodło się jeszcze bardziej, zwłaszcza po tym, jak pracownicy opieki społecznej pozbawili ją praw opiekuńczych, a wraz z tym milionów przechowywanych na kontach bankowych zmarłego przybranego ojca Kiryła. Jak się okazało? Oleg za aprobatą kochanki, również zdążył sięgnąć po aktywa młodego spadkobiercy, znajdując w ten sposób dla siebie prawdziwą żyłę złota. Ale wszystko ma swój koniec. Odnajdując syna, Jegor początkowo dosłownie unosił się na skrzydłach szczęścia, a kiedy zrobił pierwszy krok na swoich nowych bionicznych protezach, kupionych przez Kiryłkę, poczuł wręcz niewytłumaczalny przypływ sił. Przytulając Kirę, Jegor obiecał jej, że wróci do medycyny i znów zostanie lekarzem na przekór wszystkim. Kira uśmiechnęła się w odpowiedzi, a potem pod aprobatywnym okrzykiem Kiryłki wzięła do ręki ołówek i narysowała nową scenkę do swojego graficznego komiksu o życiu. Tam znów stała w sukni ślubnej z wysokim mężczyzną, kulejącym na nogę i chłopcem, w którego oczach widać było radość na widok ślubu mamy i taty. Gorzko starannie wyrysowała ołówkiem Kira i pocałowawszy jegora, poszła wybierać suknię ślubną.